Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja bym chciał zaprosić do siebie pierwszą parę, czyli Patryka Bandurę Bandurskiego i Piotrka Szeliszeligę. Black Friday jest w piątek, jak co, nie? A co dzisiaj mamy? Poniedziałek. Faktycznie. No jak to po weekendzie, ale jest nie? Troszkę dłuższe czasami. Wiadomo, czasami weekend się przedłuża. No mój się akurat nie przedłużył. Friday to piątek, tak jest, Friday, wiadomo. Tak tu niewygodnie. No, te fotele... Ja nie coś. Kurwa, na backstage'u, że Szeli się tobą inspiruje. Ta! Ja jestem ciekawy tego wątku. Była taka sytuacja, jak ja mu mówiłem na temat dymów na konferencji i tak dalej, ponieważ nie mówił, że wiesz, no, mogą dorośli faceci czasami, wiesz, no, usiąść dwóch wielkich chłopów i może być zgrzyt i może być tak, że wiesz, że się pokłócą na tej konfie czy gdzieś i Szeli ostatnio opowiadał na pytanie na storce, i słyszę, gada moje słowa. No tak, nie, to jest prawda. Ale powiedz, jak dzisiaj płakaliśmy. Ale to jest prawda. Słuchaj, dzisiaj byłem w ogóle poszczany, kurwa, bo siedziałem z Ulfikiem i ty wrzuciłeś posta, w którym napisałeś, cytując klasyka... Twoje słowa. Pracuję w ciszy, nie normalnie mówię, bo Bandura mi zarzucał to, że ja dużo gadam, a mało robię. Więc ja ogólnie też robiłem taki błąd zawsze, że ja pokazywałem wszystko to, co ja robiłem na treningach, kurwa, a potem każdy był na to przygotowany w walce. Dlatego teraz postanowiłeś biegać. Co to była za magiczna technika, którą rzucił Mirek Okliński, bo do dziś nie możemy z moimi trenerami dowiedzieć się. Jaka magiczna? To jest bajka, człowieku, chłopie, przecież. No jaka magiczna technika? Ale jak chcecie zadzwonić do trenera Mirka, nie wam powie, jak sobie radzę na sparingach z zawodowcami. Zwłaszcza stójkowo. Nie ma problemu. Dość wysoki poziom, nie? Dobra. Po tej walce jedynym zawiedzionym ziomusiem będzie Bandura. Tak, oczywiście. I cały sektor Bandzi. Zawiedziony ziomu. To jest same zawiedzione ziomu. Dobra, Bandi, do ciebie pytania. Swój sukces zawdzięczam Multiemu. Nie. Jestem większy w sieci od Ginolda. Nie. Szeliga jest łatwiejszym rywalem niż Alan. Tak. Mam lepszą kondycję niż Szeli. Tak. Po walce znowu przyjebie 30 kilo masy. Nie. Wow. Ale wracając do pierwszego pytania, takie troszkę chujowe pytanie to jest. No. To jest mocno ogólnikowe, bo swój sukces przede wszystkim zawdzięczam ciężkiej pracy i wszystkim ludziom, którzy byli dookoła mnie, nie? Także odpowiedzenie nie jest teraz takie, o nie. Dobra, to ja ci... Ja ci po prostu zadam pytanie, bo w sieci pojawiły się zarzuty, że właśnie rzekomo przestaliście utrzymywać kontakt z Multim po zdobyciu liczb. Na waszych streamach, które na początku brakowało, nie mieliście żadnego kontraktu, NDA i tak dalej. No i jak ty widzisz generalnie tą sprawę, tak jak ją przedstawił też Konop z Multim, co tam pisali i generalnie to odejście wasze z YFL, jaki ty masz kontakt z Multim? To jest tak, jak bym te liczby wczoraj był, miał zero followersów i zero ludzi na Twitchu, a dziś bym miał zasięgi, to też nie działa tak, nie? Bo jakby my na nasz sukces pracowaliśmy dwa lata, nie? Bo ja dwa lata streamuję, ja zaczynałem od średniej, kurwa, 30, 20, 15 osób, więc to też nie jest tak, że ja wczoraj nie miałem nic, dzisiaj mam wielkie zasięgi, nie? Więc to nie do końca tak jest. Na pewno nasz sukces pracowała cała grupa, bo było nas więcej, zawsze w grupie jeden drugiego pchał. Multi, Mergani, wiesz, każdy z każdym działał, więc na nasz sukces pracowała grupa, ale przede wszystkim też pracowałem ja sam, bo nie wystarczy być w internecie, ktoś ci daje zasięgi i ty je utrzymasz, bo sztuką jest, wiesz, dostać szansę, pokazywać się i udowadniać ludziom, że faktycznie ciężko na to pracujesz, nie? My nie jesteśmy jak kurwa, na przykład jakiś Team X, że jest ktoś, i nagle, wiesz, jest w jakiś... Industry plant, nie, bo to tak nie wyglądało, wiesz, ja też ciężko, że streamowałem tysiące godzin w moim życiu, jakby, więc to nie do końca jest tak, nie? A co do tego wszystkiego, to powiedz mi tak, znamy się trochę, nie? Lat, nie? No, trochę się sądzisz, że ja bym był taką kurwą, żebym kogokolwiek wykorzystał na zasięgi i go zostawił? No, ja na tyle, ile cię znam, no, a znamy się długo... No nie jesteś taką osobą. No nie jestem taką osobą, prawda? I to też nie do końca tak było. To jest taka narracja rzucona przez Konopa, bo nawet biorąc pod uwagę wypowiedź Michała Multiego, on nie powiedział tam ani słowa o tym, że no jednak chłopaki odchodzą z YFL, wykorzystali mnie na zasięgi i mi w dupę, nie? To tak nie wyglądało po prostu. No ale powiedz mi, ale Multiemu zawdzięczasz coś?
Oczywiście, że zawdzięczam. Zawdzięczam mu bardzo dużo. Zresztą jak zawdzięczam jemu, zawdzięczam Merganiemu, zawdzięczam Ginoldowi, bo wszyscy na ten sukces pracowaliśmy. Wiesz, jak ja zaczynałem streamować, to ja na przykład Michała znałem już dużo wcześniej niż przed streamerką. No, ty byłeś, wiesz... Czemu nie mówisz o Nexie i o Tuszol? Kurwa... Pogadamy teraz o YFL, a oni nie są w YFL. A, okay. Tak chcę... No dobra, przejdziemy do tego. Przejdziemy do tego. Fajnie. Więc co, jeszcze raz na czym skończyliśmy? Bo mi wszedł... O Multim gadaliśmy, że ty znasz Multiego. Tak, dużo, znam dużo wcześniej, więc jak ja zaczynałem streamować, to my baliśmy... Ludzie tego nie rozumieją, nie? Ludzie widzą tylko jeden punkt widzenia, nie? Jak my zaczynaliśmy, to byliśmy paczką ziomków, która po prostu streamowała, zajebiście spędzała czas ze sobą, a te zasięgi, to wszystko, co się pojawiło, to jest po prostu... Kurwa, efekt uboczny tego. I nigdy, no, nigdy nie chodziło o zasięgi. To nie jest tak, jak że wiesz, powiedziałem, o, przykleję się do Multiego, będę miał zasięgi. Jak będę miał zasięgi, to się od niego odetnę, nie? No to, co spowodowało, że wy nie macie kontaktu teraz? Słuchaj, wiele rzeczy miało na to wpływ. Każdemu z nas jest na pewno przykro. To, co się wydarzy, jakby, że w ogóle... Masz coś konkretnie powiedzieć? Nie chcę, nie, bo okay. nie będziemy nic mówili konkretnie, bo tak jak Michał sam zresztą powiedział, nie będzie poruszał tematów i tak dalej, zostawia to z szacunku do ekipy i do naszej znajomości, że nie będziemy tego wyciągać, my nie chcieliśmy tego nawet wyciągać, więc nie będę mówił co i tak dalej, a wiesz, bo to nie na tym polega, po prostu cię to stało, jest mi przykro, że tak się stało, zresztą każdemu z nas jest przykro, że takie coś się w ogóle wydarzyło. Ja osobiście dziękowałem Merganiemu, Multiemu, chłopakom milion razy na streamach, więc ludzie mówią, byłeś, podziękuj, wiesz. Ja zawsze dziękowałem, zawsze byłem wdzięczny za to, że mogliśmy być tak zajebistą ekipą i YFL bardzo mocno wpłynęło na pewno mój rozwój w sieci i to jest niezaprzeczalne. Ja uważam tak, jest mi przykro, na pewno kibicuję Multiemu i zawsze może na nas liczyć, będzie kto będzie oglądał, zawsze jak będzie potrzebował pomocy, to może na nas liczyć, może zadzwonić, jeżeli coś się wydarzy, tak dalej, więc ma w nas nadal oparcie. No i co? Ja wierzę, w głębi serca wierzę, że przyjdzie taki czas, że razem usiądziemy na Discordzie i powiemy sobie, po chuj to wszystko było, wiesz o co chodzi, nie? Bo nie ma między nami, zrobić, nie ma między nami kwasu, nikt nikogo nie nawyzywał, to tak nie działało, nie? To w ogóle nie jest ten case. Wiesz, kto nas zaczął dzielić? Ludzie nas zaczęli dzielić, bo ani Multi nie był ofensywny, my byliśmy bardzo... pasywni w tym, nie chcemy w ogóle mówić, nie chcemy, bo chcieliśmy zachować jak dorośli ludzie. Ludzie, kurwa, oczekują dramy w internecie, nie? A może kochają, kurwa, kwas, wiesz, tak. Teraz jest Nathan, kurwa, ludzie kochają, oni myśleli, że my zaczęli się wyzywać. To trwało, to nie było z dnia na dzień, to po prostu sobie trwało, nie? Czyli z biegiem czasu to po prostu... Z biegiem czasu to jakby, kurczę, wiele było prób naprawienia tego. To nie jest tak, że nie było prób. Było próby z jednej i z drugiej strony były próby naprawienia tego i chłopaki jakby wszystkie są świadkiem, że próbowaliśmy wiele razy. Po prostu w dziwnych, kurwa, dziwnie to po prostu umarło i co mam powiedzieć? No jest mi przykro, ale ja mówię, wierzę, że prędzej czy później usiądziemy razem na Discordzie i powiemy sobie, po chuj to. I będziemy dalej ze sobą gadać, nie? Także ja w to wierzę do końca. Jako ekipie ziomków, byłem ziomków, ja bym życzę tego, żeby się wszystko góry lodowej, opinii i jakby zdania i przemyślenia, przede wszystkim nie Multiego, nie nasze, tylko Konopskiego, bo on sobie powiedział, że powinniśmy być wdzięczni, bo jemu się wydaje. Jak ja do niego napisałem, to on powiedział, wytłumaczyłem mu mniej więcej, że jest to krzywdzący dla nas jakby kanał komentarzy, który przed chwilą obalił Pandora Gate. Wiesz, ma bardzo mocne poparcie wśród ludzi. Na pewno, jeżeli coś mówi, to na bank tak jest, nie? No i wiesz, osoby... No ty tam Konopa mocno byś zaspierdał. Ja jestem, mnie ciężko, ja powiem ci tak, ja powiedziałem, że się nie odezwę, ale ja zacząłem... aż takie, kurwa, oszczerstwa, bo ja wiedziałem, z czym to się wiąże, nie? Ja wiedziałem, jaką wywoła reakcję taka narracja i dlatego się wkurwiłem do granic możliwości, bo aż nie wytrzymałem. My nie dostaliśmy szansy, wiesz, dostał jakiś statement, mógł do nas zadzwonić, mógł to zrobić, ale... Ale napisał chyba, nie? Do was. Napisał kto? Konop. Nie napisał, to ja napisałem do niego, dlaczego daje taką narrację. I napisał mi, na to wychodziło. No to wiesz, też mogę łatwo zrobić, nie wiem, z kogoś powiedzieć, ty jesteś taki i taki, a potem ci powiem, sorry, no to było krzywdzące, no ale wiesz, no na to wychodziło, nie? I dał nam pole na odpowiedź. Pole na odpowiedź dał nam takie, że następny film wyszedł po tygodniu, a przez tydzień my się mierzyliśmy z ogromnym hejtem, nie?
I ludzie bardziej zwrócili na to, co on powiedział, niż jakby trzeźwo spojrzeli na to, co tak naprawdę mogło się wydarzyć, dlaczego tak się dzieje. I pierwszym takim kanałem był Gimper i Revo, jak obejrzałem Zgrzyt, w którym faktycznie dwóch dorosłych chłopów usiadło i zaczęło to normalnie, jakby sobie to rozłożyli i o tym rozmawiać, nie? Wiadomo, tam powiedzieli, że ja się zachowam jak debil, że wybuchłem, gdy było to niepotrzebne. Oczywiście, że było to niepotrzebne, ale po prostu wypięło mi kora maksymalnie. Gdzie od razu się z refleksja mnie naszła i napisałem do Konopa, mówię, no w sumie trochę przesadziłem, wiesz, sorry ziomek, nie? Potrafię się przyznać do błędu, ale powiedziałem mu, to i to było nadal krzywdzące i mogłeś się zapytać, nie? Więc no, co zrobić? Jak do Konopa teraz podchodzisz? Nie wiem, ja mam tylko... Wiesz co, te kanały komentarzy w Polsce są takie, że warto coś poruszyć, wywołać aferę, na tym zyskać, a potem będziemy się martwić, nie? I jakby nie mam do niego problemu najmniejszego, bo nie znam gościa prywatnie. Przyciąłem się z nim może raz na fejmie, więc nie mam do niego problemu. No popełnił błąd, bo ja mu powiedziałem, że no nie popełniaj stary takich błędów, bo jak chcesz być, jak jesteś, uważam, najlepszym kanałem komentarii w Polsce, to warto byłoby patrzeć na niektóre rzeczy obiektywnie, a nie czasami gdzieś może po znajomości, albo bo mi się wydawało, wyroki. Bo wyrok dać na kogoś jest łatwo, nie? A wiesz, że zresztą miałeś przykład Pandora, nie? Było coś o Disowskim, a ludzie zaraz jechali Disa, był Michał G, to wszyscy zaraz Graczola jechali, bo ludzie po prostu szukają kurwa pożywienia i tego, żeby komuś dojebać, nie? I uważam, że mając taką mocną, takie mocne community ze sobą, jakie on ma i jakie zyskał i poparcie ludzi, to warto czasami się zastanowić, czy nie powinienem czegoś jednak dopieścić. Trochę ważyć słowa. I ważyć trochę słowa, nie? Także no luz, no, niech sobie działa, no, że wszystko dobrze. Zauważyłem taki wątek, w którym jest jutro face to face Szeligi z Bandurą, wykorzystując tej okazji, że na tej samej gali walczy Norman Parker. Ciekawy jestem, czy Norman i Jara przekazali ten hajs na trenera, któremu Piotr rucha żonę. I pytanie jest takie, czy ty coś wiesz a propos tego tweeta i chciałbyś się jakoś do niego odnieść? Wiesz co, ja już ten temat zamknąłem i powiedziałem, że już na ten temat wypowiadał nie będę i tyle. Okej, okay, czyli... Tu już nie ma po prostu o czym gadać, to jest już wszystko za mną, teraz się liczy to, co jest tu i teraz i co będzie. Okej, okay, dobra. No dobra, no może... Będzie mówił, że chopie, chce usiąść na mojego kutasa, człowieku. No weź przestań, kurwa, nie? No ale nie, bo... czemu ci to przeszkadza? Weź, chłopie, no kurwa, szanujmy się. Ale czemu? Szkadza ci, czemu ci to facetem? No kurwa, jak chcą, niech to robią w czterech ścianach, ale niech z tego nie wychodzą, kurwa, po prostu do opinii. Ale to jest publicznej. Stary... Czy jesteś homofobem? Homofobia. Nie jestem homofobem, w piździe ich mam, ale kurwa, po prostu, no... Po prostu nie. Wkurzają cię zaloty Tomka. No, ja nie lubię po prostu takich kurwa odzywek w stosunku do mnie. To wynik dla mnie, mógłbym serio powiedzieć, o kurwa. Co jest? O kurwa, ej, ochrona, o ja pierdolę. Kurwa. Co ty tu kurwa? Czekajcie. Człowiek z człowiekiem zawsze. Góra górą się nie zejdzie, człowiek z człowiekiem zawsze. Co jest kurwa? No to dawaj. Ja mam flashbacki jakieś. Ja muszę być na Twitcha. Musiałeś to... Akademia nie pozwoliła przyjść? Czy czemu nie przyszedłeś? Co ty pierdolisz, człowiek? Tyle razy, jak dzwoniłeś, że przyjdziesz, nie przyjdziesz. Ej, przyszedłeś tutaj, jest 10 ochroniarzy. Kurwa. 10 ochroniarzy. Ja, jedyny cel, który mam w głowie, to eliminacja ciebie. Dobra, puśćcie go dalej. Eliminować. Puśćcie. Ja jeden jak mam cel w głowie. Ja się czuję jak wczoraj na konfrontacji, stary. Zniszczenie, destrukcja. Twoja głowa miała nogi. Destrukcji. Destrukcji ty się możesz, o tutaj. Ty nie wiesz, do czego jestem zdolny. Tutaj, to ten zawiedziony komuś, tak? No, którego wysyłałeś każdej dziewczynie i w tym serce. Jak się stworzyłeś? Zajebiście. No puśćcie. Za wszystkie słowa od początku będziesz karany. Chcesz, żebyś miał, tak, będziesz, ale będziesz tak karcony, karany, żeby... Ale za jakie słowa? Za jakie słowa będzie karany? Zobaczymy w walce. Jakie słowa? Od pierwszej konferencji, kiedy byłem na Fame 16, Piotr Szeliga, prokurator, żeby ludzie wiedzieli, znalazł słaby cel, słabe ogniwo. Ja, co? Dlaczego? Śmiecie mnie banym, kurwa, wypierdalaj. Kurwa, nie rzucaj majkiem, tej. Dupę mu widać, uwaga. Dupę mu widać. Ale nie rzucił cię w twarz. Nie chciał. W ziomusia chciał rzucić. Rzucił się w żół.
Że... Dobra, jak ktoś mi to kurwa tupie, stary, nie? Ja nie wiem, co się odjebało, gościu. A czemu on od razu nie podbiegł, tylko tak, takim okręgiem, chłopie? Nie wiem, o co chodzi, ale na rozluźnienie teraz mamy telefon od widza. Dobra to było! Chyba, w chuj random event. Nathan Marcin w studio, kurwa. Mam flashbacki do tego, jak on już ale kiedyś przyszedł do ciebie. Delikatnie na bombie. Bo kurwa spuch mocno. A moje oko byłego trenera personalnego i mówi mi, że tam delikatne soki muszą być. Jaka jest sytuacja, jakie jest wasze zdanie na temat tego, że zatrzymali tego patusa Kawiaka? Chuj mu w dupę. No bardzo chuj dobrze, nie, że zatrzymali. Oby trafił na cele ze strasznymi gitami. Tak. Jak wybiją mu to z głowy raz na zawsze. Jak słuchawki Jabra. Chuj w dupę i dwa wiadra. Osiem w takim razie. Ja mu tak jestem? No tak. Aha. Prawdziwe dymy to bandura z Ginol Dębrowym. W najnowszym odcinku Bungie, Ginol kurwa sushi z niemieckiego fiuta bandury. To jest fotomontaż. 50 kilometrów tak biegu. Tak nie było. Ze smakiem. Tak nie było. No, ale ogólnie ja mam wrażenie, no. Ale ogólnie ja mam wrażenie, że chłopaki robią specjalnie taki content. Kurwa stary, jest to mój stary, ale... jak ja powiedziałem, mój ojciec, jak no. ja mu powiedziałem, czy widziałeś odcinek i on spojrzał na mnie, mówi tak. Nie chcę o tym kurwa rozmawiać. Ja mówię, no dobra, mówię, no lekko daliśmy po bandzie, mówię okej, okay. Ale mówię, za babę się nie przebrałem, mówię, nie, bo obiecałem ojcu, że za babę nigdy się nie przebiorę, dlatego Gino się przebiera. No to, no śmiesznie było. A co do coś złego? No wyobraź sobie minę Dagi, która wchodzi do mieszkania, stary otwiera klucze od drzwi i widzi nas, jak robimy body sushi, a dwa, to wiesz, to było po prostu body sushi, to jest znane danie w różnych krajach. Zabawę nie przebrałem, ale body sushi zrobię. Chciałem tego zrobić, to było zadanie od Parisa Platynowa, więc zostało wykonane, no. Ogólnie to mi się wydaje, że Bungie specjalnie jakby robi taki content na swoim YouTubie, żeby po prostu... Otwiera klucze od drzwi, kurwa. Żeby tak po prostu była tak, jakby się coś wydarzyło na przykład, nie daj Boże, to i tak ludzie będą to mieli w piździe, bo oni już robili takie rzeczy, że to, że wiesz, to co zrobią tam, nie wiem, zakulisowo, to już nawet nie będą na to zwracać uwagi po prostu. Chłopie, jakby wypłynęły nagrania, jakby, kurwa, kiedyś wypłynęły nagrania z backstage'u, to... No, ty opowiadajesz, że to jest w wywiadzie jednym, opowiadajesz, chłopie, że to jest bardzo dobrze na film generalnie. Chłopie... Jakby to wypłynęło, to my możemy, kurwa, łódka i się pakować. Tak? Dlatego Alan, bracie, gumisz, będzie tam trójka w leasing, obiecuję ci to. Ja mam ogólnie dwa pytania. No. Pierwsze, w sumie trzy. Pierwszy mam do bandury. Okay. Czy sytuacja z maksymalnie już jest wyjaśniona całkowicie, że nie potrzebujecie już pojedynku między sobą? Nie, nie potrzebujemy. Okej. Okay. Drugie pytanie znowu jest do bandury. Czy ten special na 500 000 jest, to była tylko taka podpucha pod widzu, żeby nabić te 500 000, czy faktycznie o czymś myśleliście? Nie, no studia mówiliśmy, no miał być specjal, no i miało być to i finalnie zrobiliśmy tyle grubych filmów, że mogło być tym specjalem, ale no będzie ten specjal kiedyś, nie? Obiecujcie, że specjal na 500 000 serio wyjdzie, trzeba jeszcze chwilę dać nam czasu, bo pracujemy nad nim. Kiedyś to no będzie dobra, na milion. Dobra, okay. Miał być największy box stop w Polsce, po prostu narodowym, nie? Ale no, ciężko nam było w ogóle... To miał być specjal na 500 000, a ciężko nam było to zrobić, ponieważ wiecznie narodowy jest zajęty, a chcieliśmy zrobić box stop 2 z Ginoldem, bo wtedy Ginolda nie było. Zrobić takie na 50 000 osób, przecież box stop, baczność, kurwa, co jest. No i to miał być ten specjal, nie? Rozpierdol. No, no. Mega film u nas. Mieliśmy, tylko ja mówię, super, że ja się zaśmiałem, a operator podłapał bajerę i operator dostał opierdol. No. Co to operatorowi powiedziałeś? No bo ja też, ja szyderę z niego robiłem, no, wiesz, a operator to podłapał i zaczął też z niego szydzić. A... No ej, no bo szanujmy się, jego znam już chwilę i to jest inaczej. Ja wiem, że on sobie tak pierdoli i jest okej, okay, nie? A nie, kurwa, jakiś sobie operator, co ja go widzę pierwszy raz, człowieku, będzie mi pod nosem, kurwa, pierdoli jakieś głupoty. No ja, no ale... Trzymać tą kamerę, czy tam, co on tam trzymał, kurwa, i nagrywać, to chłopie będzie mi pierdolił pod nosem. A co się godą, co się godą? Coś tam pierdol, przygadawanki jakieś, chłopie. Powiedziałem mu, żeby, kurwa, zamknął twarz, żeby się zajął swoją robotą i tyle. No co? Bo ja go, będziemy mówił to, że ja z niego najwięcej łacha cisnąłem. I nawet będzie do mnie ty, weź kurwa, nie? To się operator dostał, za dwóch dostał. No chciał się poczuć. Ja przeprosiłem pana operatora za pionka. Ja to, kurwa, mam w chuju. Ty nie umie, kurwa, jak przychodzisz do roboty, to się daj mi swoją robotą, a nie... No ale może wiesz, tak jakby znaczy z sieci, może myślał, że może sobie ale pozwolić. Co se może, kurwa, może to se, wiesz, iść do sklepu, kurwa, pożywca i z tego wypić. Przed, kurwa...
odcinkiem. Ja nie mam numeru do niego. Ja miałem z nim... Ale ja miałem z nimi, grać na RP. No to jak masz, to ale mi wyślij. Ale topeś, to tam się zaczął pierdolić. No zaraz. Mnie, to się wkurwiłem i powiedziałem, żeby spierdolali. Dobra, to już w takim razie wysyłamy i zadzwonimy w takim razie. To nie toperza? Ja pierdolę, skąd wy go zrespiliście? No bez kitu. Proszę Pokebola. Dobra, mamy. No i tak, ja sobie teraz muszę przejść... Ale było z tym nietoperzem, no jakieś takie kurwa, ale to... Ta... O, chyba ale... najbardziej cisnął no. Josefa? I było chyba coś. To, no, ten telefon na Heiligu chyba, nie? Na Heiligu. To był. To tak, to pamiętam, był taki. Znaczy ja ogólnie do tych chłopaków nic nie miałem, ale gdzieś tam zaczęli gadać, jakieś szoty mi ludzie wysyłać, że tam coś o mnie pierdoli. Ja sam, wiesz, ja w ogóle z Grandim dobrze żyłem i miałem z nimi grać na RP, bo mówili, że będzie jakby... no, że fajnie będzie, jak będę z nimi grał, bo będzie się to fajnie oglądać, bo ja też jestem taki dość... przeróżny w takich sytuacjach, więc miałem z nimi grać, no ale skończyło się tak, że po prostu coś tam powiedział takiego dziwnego do mnie. Ja nie wiedziałem, o chuj mu chodzi i po prostu się rozeszliśmy. Okej, okay, reżyserka dostała numer, więc mam nadzieję, że zadzwonił i że będziemy mogli się połączyć, to pewnie przegadacie sobie to. Od Bandury. Tak, ja bym chciał zrozumieć tylko jedną rzecz. No dobra, no to no. Dawaj. Pójdźmy tego shota w takim razie. Na łebka, kamerka off. Nie masz się do niej wkurwić. Ta gmina se raszuje, nikt tego nie patrzy. KM, pozdrawiam. Jarałeś teraz jednorazówkę. No, czasami sobie tak robiłem, ale wiesz co? Miałem coś takiego, że jak przełączałem między stronami, to wypierdalało mi kamerę. Czemu ty nie po prostu nie będziesz jarał tych jednorazówek na streamie? Bo kurwa nie... To któryś raz, bo ja mówię tak, raz mówię, mnie strollowali, ale teraz mi wysłali shota faktycznie. Czemu ty po prostu nie będziesz se jarał, jak się wkurwisz, tylko nie wiem, czy ty się boisz trenera, czy gadasz, nie. Że nie jarasz, a może... Nie, ale powiedziałem, co powiedziałem? Że jarasz, że jaram, ale w dużo kamerę? Mniejszych ilościach, a nie chcę kurwa, bo tak sobie myślałem, że pójdę na face to face z Bandurą, zaraz pierdolą szoty, że kurwa Shelly jara. Masz pod korol dziś. Nie chcę teraz nie chują. Masz. Nie, jednorazóweczka. Jednorazóweczkę tutaj, nie wiem. To, cię ma Roma Kinga. Kupiłeś jakiegoś shita. Nie no weź stary. Ja mam taki prezent dla ciebie na konferencji, a ty mi taki shita dajesz, kurwa. Czyli ja nie kumam, czemu nie powiesz wprost, popalam, to ja ubiera. Wiesz, że nie popalam. I... Ale powiedziałem tak przecież. Ale gasisz kamerkę do jarania. Nie, nie, no ale... Ale to po co się ukrywasz z tym, jak mówisz w streamie? Po co się ukrywasz, jak mówisz, że jarasz? Nie, no nie, tylko po prostu ja ci mówię, że często jak altabuję i zmieniam karty... Ale ty altabowałeś, żeby zajarać. No co ty? No jak nie, no przyznaj się. No co ty? No przecież... Ej, zaltabowałem, żeby sobie kurwa zagrać na kiedropie, ale zapomniałem, że tam jest kurwa... No, stulejka trochę. Na ten moment. Dobry, witam serdecznie. Dobry, siemanko, cześć. Witam ciebie Piotrze, witam ciebie Patryk. Cześć. Witam, siema. Dobra, ja mam pierwsze takie pytanie do Ulfika, nie? No, co tam? Co ty kurwa chcesz? Tak, zaczynając od początku, bo sobie taką z chłopakami delikatną listę przygotowaliśmy. I powiedz mi kurwa, nie? No. Kto wpadł u was na taki zajebisty pomysł, żebyście brali... trzy żarty, kurwa, z wykopu, gdzie siedzą tam 14-letnie nerdy, kurwa, internetowe. Ja. Gdzie nikt tego nie chce oglądać, jako pierwszy. Ja na ten pomysł wpadłem. Ale czekaj, ty czy Boxer, który cię ma na smyczy? Bo to jest takie pytanie konkretne. Wiesz co? No nie, no ja. No teraz ze smyczy spuszczony tak jestem bez, akurat. Wiesz, bez trzęsącego głosu się tak, żebyś odpowiedział tak szczerze, nie? Nie, no teraz jestem ze smyczy spuszczony, no to ja to robiłem. Czyli Bogza teraz siebie nie obserwuje, nie pisze ci, co masz nie, mówić. Nie, nie, nie. Kagan jest ściągnięty i smycz też. Dobra. To mam nadzieję, że to się nie powtórzy, bo chujowo prowadzisz konferencję bez niego i kurwa face to face. Wiem, wiem, wiem. Do ciebie, Piotrek, jeszcze. Słuchaj, to co ty się spierdoliłeś do mnie, bo ja widzę, że ty mnie teraz obrażasz w internecie. Ja cię obrażam? Mi, kurwa. Co no, ty się spierdoliłeś do mnie, kurwa. Wyzywałeś mnie od konfidentów, kurwa, a co ja ci zrobiłem niby takiego, ty? A ja mam taki konfidenta teraz. Ja chyba w życiu nie powiedziałem do nikogo konfident, kurwa. Nie pierdol głupot. Chłopie, na C nawet, na słowa na C da mnie rzucałeś, kurwa, na streamie najebany. Co ty pierdolisz? Oj, najebany? No, najebany. Co ci tam mówiłem, że jesteś konfidentem? Ty jesteś, chłopie, ja no, w życiu, kurwa, do nikogo tak nie powiedziałem. Od czego się zaczął ten bif? Bo ja widziałem, że taki, kurwa, cwany byłeś do tego, żeby już opowiadać wszystkim. No to powiedz, od czego to się ale zaczęło, ja, chłopie, no? Sam nie pamiętam dobrze, bo to było tak dawno temu. No, pamiętam, że miałem grać... To po chuj pierdolisz. To, no to dobra, chuj, kurwa, ty się za... Ej, po pierwsze, kurwa, trochę zmień ton. Ale po pierwsze zmień ton, bo jak ja kurwa ciebie normalnie mówię, to ty też normalnie mów,
Albo kurwa... Ale kurwa, bo ty się już, chłopie, jak ty już parujesz, tam ci kurwa z głowy para leci. Co ty pierdolisz do mnie? Tobie z dupy para leci, kurwa, bo jesteś przetarty. Ale człowieku. Co z dupy, kurwa? Co ty pierdolisz do mnie teraz? Ty? Ale co ty pierdolisz, człowieku? Przychodzisz? Ej, no, kurwa, dobra, zawołali cię. Ja się do ciebie nie spierdoliłem, bo to ty się do mnie spierdoliłeś, kurwa. Teraz gangstera, kurwa, zgrywasz fajtera wielkiego. A ty, kurwa, taki jesteś, nie wiem, kozak? Teraz nie ale co ty? Ale chłopie, ja mam cię w dupie, człowieku. Ja mam, chłopie, nawet nie wiem, jak ty, kurwa, wyglądasz, kurwa, człowieku. Chobidzie. Pamiętam tylko, że była sytuacja, że miałem grać z Grandim, kurwa, w GTA. Ty coś, kurwa, powiedziałeś do mnie, chuj wie po co i dlaczego, kurwa. Wkurwiłem się, powiedziałem, no że wypierdalam stamtąd, bo nie będę z takimi, kurwa, ludźmi siedział. I na tym się skończył temat, kurwa. A teraz, nie wiem, wykopują cię, chuj wie skąd, zrespiłeś się, kurwa, w ABD-dren, człowieku, i pierdolisz głupoty jakieś. Ale ty weź, chłopie, ty spompowałeś się, człowieku, jak robiłeś pompki, kurwa, w garażu. No, kurwa, na tobie chyba najwyżej. No, tak, ty sobie możesz pompki robić. Dobra, bo ty widzisz, człowieku, chłopie. Nakręcasz, kurwa, beef, nakręcasz jakiś, kurwa, beef, jakieś, kurwa, ja ci mam dramy, w piździe, chłopie. Człowieku, chłopie. Ale co ty masz mnie w piździe? Ty nie mówisz, że ty masz mnie w piździe, kurwa. Bo ale mam cię. Ci bije mnie w pysk, kurwa. No to zapraszam, kurwa, dzieciaku, no to mi wyje w pysk i tyle. Ile ty masz lat, dzieciaku, kurwa? Ile ty masz lat? 30, kurwa. Ty wiesz, co ty, kurwa, mówisz teraz, człowieku? No ale co ty mówisz? Ja ze Słowikiem wódkę, kurwa, piłem. Ale co? Z kim? Ale co? Ze Słowikiem wódkę. Ja bym chciał walkę nie topesz twoją strzeligą, zobaczyć. Iż no powiem ci tak, nie wiem, czy ten krasnal by, kurwa, dosięgł do mojej ręki, ale to nie wiem, czy byłby sens w ogóle, bo to by było morderstwo, kurwa, po prostu w oktagonie. Tyle tak, ci mam do powiedzenia. Kurwa, ja pierdolę. Nie topesz jest trzykrotnym wiceministrzem świata juniorów w tajskim. Ale co, ale mnie to nie interesuje, kim on jest, człowieku. Ja tylko mówię o sytuacji, która miała miejsce wtedy, kiedy miałem z nimi grać. On się do mnie spiął. Ale widzisz, spiąłeś się do mnie. Ale kurwa, nie przerywaj mi, jak nie mówię teraz, ale, kurwa. Ale to ja mówię, czekajcie. Kurwa. Mówcie sobie po kolei, chopy, dobra? Wpierw niech Piotr odpowie. To jest pytanie. Mówisz, kurwa, przy dziesiątki tysięcy osób to oglądają, a ty, kurwa, od razu mówisz, że ja ciebie wyzywałem, że ja do siebie się, kurwa, teraz spierdoliłem. A nie, a kto się do mnie teraz? Ale... Naskakuje, że zaraz, kurwa, będzie zebranie, kurwa, cyganów z całej Polsce i się, kurwa, spotkamy. No to dobra. Ale wyście się pokłócili jakąś grę? Ja nie wiem. Ale co, człowieku, ja nawet nie wiem, ale o kim chodzi. Ale właśnie to Szeli się spierdoli. Ale to ty się tam nas spierdalasz tutaj w tym momencie. Ale jak ja się spierdalam, jak to ty mnie wywołałeś do tablicy, kurwa? Ja ci mam spiliście, człowieku! Użyk cię wywołał, kurwa! Nie no, generalnie to wywołał czat. Nie ja. No to czat cię wywołał, kurwa, nie ja. Ja mam ci, chłopie, wyjebane. Ja nawet nie wiem, kim ty jesteś, człowieku. Że będziecie kogoś wywoływać, kurwa? Co ty pierdol... kurwa? Pan drugi na ten Marcin, człowieku. Ja pierdolę. Leci, kurwa, na ten Marco, chłopie, ja sterdów nie napierdalam, nie mogę. Ja pierdolę. Dobra, nie topesz, masz jeszcze jakieś pytanko? Mam pomysł, Eli. Możemy się spotkać, uklękniesz, przeprosisz pierścień, ja ci wybaczę. No na pewno. Już, kurwa, ja jestem miłosierny. No, dobra. Dobra, dzięki bardzo za telefon. Dobra. Trzymaj się, stary. Znowu ja będę zamieszany w to, bo ja dałem numer. No, ale każdy przez telefon taki, kurwa, ja pierdolę, bez kitu. Mnie to tak wkurwia. Luz, ja się starałem, bo ten telefon dostałem na start pocisk. Ale, mega bandy, zrobiłem wam face to face'a. Moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć to zestawienie, które jest co-main eventem Gali Fame Reborn, 9 grudnia w łódzkiej Atlas Arenie, to możecie kupować bilety na fame.tv. Bandura kontra Szeliga. Boks, małe rękawice. No warunki fizyczne po stronie Bandury. No tak jak patrzę, to gębkę włosów widzę. Jest gniazdko? Co widzisz w oczach Szeliego, Bandy? Nic, bo tak bliska nie widzę. Nie, co widzę? No nic nie widzę, strach widzę. A ty, Szeli? Się śmieję cały czas z tej bili, nie rozśmieszę. Moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć to zestawienie, to tak jak mówiłem, bilety na fame.tv do kupienia 9 grudnia Gala Fame Reborn. I nic, panowie, dziękuję wam bardzo za ten panel. Piąteczka Bandy. Bardzo ładnie prowadzisz, to nie słuchaj. No, jest dzięki bardzo, dziękuję. Piotruś. Biorę dzika. Proszę cię bardzo. Się?
Nic, siadamy i zapraszamy za chwileczkę drugą parę, tylko sobie tutaj ogarniemy, tak jest.